Te dzisiejsze czytania rozpoczynam od tego, aby wam pokazać w oddali panoramę ukraińskiego miasta Łuck, w którym jestem. Będzie to też wyjątkowe rozważanie, dlatego że będzie ono z kilku miejsc na Ukrainie. A słowa na niedzielę pochodzą z psalmu 46 i z Księgi Objawienia. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim i nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przed światem. Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Kiedy ostatnio mówiłem, że jest to coś wyjątkowego, to dzisiejsze słowo jest wyjątkowe. Rozpocząłem je od Łucka, od zachodniej Ukrainy. Teraz jestem we wschodniej Ukrainie, w Charkowie. Kiedy wczoraj w nocy przejeżdżaliśmy przez Kijów, pusty, ciemny, w którym panuje godzina policyjna, przejeżdżaliśmy też przez rzekę Dniepr, wielką, piękną rzekę. I wtedy pomyślałem o tym słowie z psalmu 46. Jest rzeka, której nurt rozwesela miasto. To miasto, które tak bardzo cierpi z powodu wojny. Wczoraj cały dzień spędziłem rozwożąc paczki do mieszkańców wiosek wokół Charkowa. Widziałem poniszczone domy, zniszczone podwórka. Tu w samym Charkowie jest wiele wybitych szyb, wiele zniszczonych szkół, też je widziałem. Ale myślę, że Bóg jest gdzieś w tym miejscu, a my musimy modlić się o to, aby tą bezsensowną wojnę zakończył i żeby rzeka znowu rozweselała miasto Boże. Drodzy, zobaczyłem przez te 2 dni wiele nieszczęścia tu na Ukrainie. Byłem w domu kobiety, w której w jedno z pomieszczeń trafiła bomba. Rozbity całkowicie dom, ona mieszkająca w baraku. Widziałem wiele zniszczeń. W nocy syreny, strzały. Nawet teraz, przed chwilą, słyszałem je. Gdzieś z oddali, dla takich jak ja, wydaje się, że to tylko burza. A to nie burza. To wojna, która otacza tych ludzi. Z jednej strony myśli człowiek o tym, że chciałby, aby Bóg dał mądrość tym, którzy potrafią to przerwać. Ale ta wojna będzie jeszcze trwała. Za mną bloki. Część okien wybita, część poniszczona. Jestem wraz z wolontariuszami, którzy na co dzień przywożą pomoc tu na Ukrainę i pomagają ludziom. Módlcie się zarówno o nich, jak i o ludzi na Ukrainie, bo naprawdę tej modlitwy potrzebują. Aby można było powiedzieć, że Bóg mieszka między tymi ludźmi tu, a oni Go bardzo potrzebują. Drodzy, Ukraina i ta wojna to ludzkie cierpienie i ludzki ból. Módlmy się. Panie nasz i Boże, prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo. Oto stoję tu w Charkowie, prosząc Cię o
zbór, który tu jest, ale i o wszystkie parafie, wszystkich ludzi, wszystkich mieszkańców. Proszę Cię bardzo, Boże, o pokój i o Twoje błogosławieństwo, prowadzenie, o to, abyś ich strzegł wszystkich i prowadził. W imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.